Ola Kozlek, ze mną jest Holek. Witam bardzo serdecznie. Jak po konferencji? Bo wy macie ten konflikt taki bardzo zaostrzony nadal. No, lek, wiesz, no, ciężkie chłopy, duży konflikt, to takie zasady. Jak wyglądają twoje przygotowania? Bo teraz miałeś chyba przerwę chwilową. No nie chwilową, 6 miesięcy, trenuję w Zenicie w Łodzi od miesiąca, za 2 tygodni. To krótko. No krótko, ale wystarczy. A co robisz przez resztę czasu? Kontuzję miałem, złamaną szczękę po walce drugiej. I co, już jest wszystko? Jadłem. Już jest wszystko okej? Okay? No już jest, no bo by nie był w oktagonie. No niektórzy wychodzą z kontuzjami, także wolę się upewnić. No to personalny cios, ja nic się nie wypowiadam, bo to szkoda strzępić. Okej. Okay. Twój przeciwnik jest większy, cięższy. Jak widzisz swoje szanse? Nie widzę. Nie, no słuchaj, no zawsze jak się bierze walkę, to się coś widzi. Widzę dużego chłopa. Będzie dobrze. Może. Tak, a myślisz, że w czym na pewno jesteś od niego lepszy? No, wydaje mi się we wszystkim. Inaczej bym tego nie wziął. Jeszcze niedługo będę cięższy, także już w ogóle lepiej. Ale też jeszcze 2 miesiące, to po walce akurat będę cięższy, ale tak jestem sprytniejszy, przystojniejszy. No. A według ciebie twój rywal się jakby o wiele łatwiej odpala, bo on tak dosyć wulgarnie się w sumie odzywał, ty jakoś tak mnie w miarę to ograniczałeś. Nie, no, wydaje mi się, że w dwójkę poleciliśmy trochę po bandzie, ale wiesz no, nadmiar cholesterolu u mężczyzny powoduje nerwy, nerwice. Biedny Kuba niestety doświadczył wszystkiego, także... Czyli co, on powinien jeść jakieś odpowiednie masło, jest tak? No, obniżenie cholesterolu. No może, nie znam się aż tak, widzę dietetyczka. Tak wygląda. Okej, a powiedz mi, do kogo ty masz największy żal z waszej ekipy? Z twojej byłej? Z mojej byłej i z mojego kolegi, z którym walczę, też chyba były ekipy. Cześć kolego, oczywiście. Słuchaj, szczerze, chyba najbardziej po czasie to do Popo. I co, myślisz, że spotkacie się kiedyś w oktagonie? Wiesz co, czy się spotkałem w oktagonie, jak była gala fejmu w Łodzi, oj przepraszam, pełna gala w Łodzi, to niestety szedłem za nim, spojrzałem na niego, ale udawał, że mnie nie widzi, jakbym był małym minimajkiem, coś w ten deseń, także nie wiem, no, konflikty w oktagonie, mężczyźni, wiesz, konfrontują i tak dalej, ale to trzeba być mężczyzną, mi jeszcze dużo brakuje. Czyli to była osoba, która jakby i ciebie, i Jabłczana nagadywała na siebie? No wywnioskowałaś sama, ja nie mówię nic. Nie, ja zadaję pytanie. Ja nie odpowiadam. Oj, dok. Czyli brak odpowiedzi to też jakaś odpowiedź. No poniekąd, ale nie wiadomo jaka. Okej. Okay. A powiedz mi, oglądasz walki Ksajo? No nie oglądam, bo to konkurencja. Nie no, będę kłamał, jakbym tak powiedział. No oglądam. No, ty, to sobota, to czasem można coś obejrzeć, to teraz to wszędzie leci, nawet jak pójdziesz do restauracji. I co myślisz o jego walkach? Wydaje mi się, że pokazuje spoko poziom. Jestem zaskoczony, że w tak krótkim czasie... No ma drake chłopak, no co to dużo mówić. A myślisz, że... Ma włosów na głowie, ale umie kopać. No i to jest plus, nie? Tak, a zestawiłbyś się z nim? No wydaje mi się, że nie ta waga, nie? Jak on bym za 20 kg schudność, to już bym w ogóle się chyba zaatakował. A może by była, wiesz... bez catchweightu. Bez catchweightu? Wydaje mi się, że nie i chyba Marcin ma większe konflikty, ja na przykład z Norbertem, które tam w najbliższym czasie go czekają. Okej. Okay. No to cóż, ja bardzo ci dziękuję, życzę powodzenia. Dziękuję bardzo, życzę powodzenia.